dostałem maila, że jestem zaproszony na casting do filmu Paktofonicy i mam się przygotować do 2 ról, Fokusa i Magika. No i tak jak to sobie przeanalizowałem w głowie, popatrzyłem w lustro, jak wyglądam i od razu powiedziałem, chyba z tym Magikiem to jest jakiś wygłup, nie? Ale Fokusa to z miłą chęcią. Czego słuchasz? A ty? Sprawdź to. Mam jedną scenę, która chyba wywołała po prostu we mnie takie strasznie duże emocje. To była scena w zimie, kiedy Marcin stanął na tym szczycie, stanął nas tyłem, podniósł te ręce i ja mówię, nie, to ja nie wierzę. I wtedy miałem, no tutaj mi wszystkie emocje mi tutaj stanęły, po prostu mówię, nie, to jest coś niebywałego. Gdyby po ziemi stąpały ideały, biały byłby czarny, a czarny biały, indywidualnie na życzenie upały, wciąż smakowały te same specjały. Czy Magi był z nami na planie? Myślę, że tak. Ja wierzę w jakąś taką obecność, nazywam to zawsze energią, ale on tam musiał być, no bo inaczej by się to nie udało. Mam jedną pierdolną schizofrenię, zaburzenia emocjonalne, proszę puść to na antenie. Film Jesteś Bogiem nie jest tylko dla fanów Paktofoniki. Oni będą chodzili, tak myślę, do kin kilka razy, ale jeżeli chodzi o to, czy to jest film uniwersalny, to ja uważam, że tak. Zapraszam wszystkich tak naprawdę, od dziadków do młodych, ale takich ludzi, którzy szukają dialogu i szukają jakiegoś porozumienia, szukają też innych stron życia, innych, czego czegoś nie znają na przykład, bo to jest przede wszystkim też film o pewnych niespełnionych nadziejach i nie o hip-hopie do końca i nie do końca o rapie, ale gdzieś w tle się to przewija. Więc myślę, że można się odnaleźć w tym też, nie słuchając rapu i nie znając Paktofoniki. Halo? Jestem Bogiem. No, pomyłka. Cześć, nazywam się Tomek Schuchardt, zapraszam na film Jesteś Bogiem do kin. Walcie śmiało. I żadnych bis. Pan Sobański was zapowie. A co oni w ogóle grają? A skąd ja mogę wiedzieć? Jestem Bogiem. Światłem to zrobi sobie. Ty też